kochani, witam Was bardzo serdecznie w filmiku, w którym pokażę Wam dwa makijaże. Jeden będzie dzienny, a drugi będzie wieczorowy, imprezowy. I zrobię go jedną paletką, mianowicie mowa o paletce z Rimmela, to jest ich nowość. Ja oczywiście za wcześnie dałam Wam zbliżenia i za chwilę wstawię Wam zdjęcie, żebyście dokładnie zobaczyli, jak ona wygląda. I tak, myślę, nie przedłużam i zaczynajmy! Zaczynamy od makijażu dziennego i robimy najpierw brwi. Zaczynam od rozczesania brwi. Ja tutaj mam na dole lusterko, także wybaczcie, ale będę zerkała. Rozczesujemy je. Moje brwi są strasznie nierówne. Także mam nadzieję, że te produkty sobie z nimi poradzą. Oczywiście ja je już testowałam, także wiem, że sobie poradzą na pewno. Najpierw używam tego cienia, a na koniec użyję tego wosku i tylko tutaj na końcach. Zrobione, teraz zatrzymam je w swoim miejscu, jeszcze dodam im troszeczkę koloru za pomocą tego żelu, także nakładam żel i zabieramy się za oczy. Powiem Wam, że ja mam ten żel w odcieniu 02 i fajnie mi się sprawdza, czasem jak nie mam czasu nałożyć nawet cieni do brwi, to przeczesuję tylko tą szczoteczką i już brwi naprawdę wyglądają super. Skończone, także zabieramy się za makijaż oczu. Dzisiaj w makijażu dziennym użyjemy dwóch cieni, a mianowicie będzie to ten i ten. Te dwa połączymy. Jeden położymy w kąciku, a ten położymy na całą powiekę i zobaczycie, jak to będzie cudownie wyglądało. Pora wytuszować ręce i od razu makijaż będzie wyglądał dużo lepiej. Dzisiaj makijaż jest już skończony, w zaledwie tak naprawdę chwilę, bo użyłam tylko dwóch cieni i udowodnię Wam, że za chwilę zrobię super makijaż wieczorowy tą samą paletką. Ale jak widzicie, brakuje tutaj jakiegoś dopełnienia i użyję swojej pomadki z firmy Kate z Rimmela. To jest pomadka, którą ja już mam drugi raz i ją naprawdę uwielbiam. To jest kolorek 102, przepraszam, 102, który jest taki naturalny, różowy i bardzo, bardzo myślę, że mi pasuje. Że teraz to wygląda naprawdę dużo lepiej. Ja już wróciłam do Was z powrotem i powiem Wam, że zmyłam makijaż i pomalowałam się od nowa. Brwi już zrobiłam, użyłam tych samych produktów co wcześniej, także zabieramy się za makijaż wieczorowy, imprezowy. Na całą powiekę użyjemy tego pierwszego cienia. Na kreski, jak widzicie, cienie już mam nałożone, robię kreski, tuszuję rzęsy i zobaczycie końcowy efekt. A teraz pora na rzęsy. Jak prezentuje się pełny efekt, powiem Wam, że mój makijaż imprezowy dla niektórych może wydawać się taki dzienny, ale uwierzcie mi, że ja się tak na co dzień nie maluję, także dla mnie to jest duże wow i pokazuję Wam się już z bliska. Mam nadzieję, że efekt Wam się podobał, filmik Wam się podobał, moje makijaże Wam się również podobały i tak, widzimy się już w kolejnym filmiku, pa pa!